Dzisiaj pierwszy raz rzeczywiście z drużyną byłem na boisku, trenowałem już we wszystkich elementach. Doznałem drobnego urazu, który się zdarza w tym okresie. Dziś lekkie przeciążenie miałem, które mi zebrało jakiś płyn, który uciskał mi na nerw, więc to się zdarza. Oczywiście trenowałem indywidualnie, więc z tego czasu do końca też nie traciłem, ale dzisiaj byłem szczęśliwy, że mogłem z drużyną, bo to jednak fajniej się czuje człowiek niż w grupie, niż jak sam gdzieś indywidualnie na siłowni lub na plaży robię mozolną pracę, więc jestem bardzo zadowolony, że już jestem gotowy do treningu i myślę, że z perspektywy swoich wcześniejszych obozów, kiedy zdarzały mi się również różnego rodzaju drobne urazy, to nie powinno wpłynąć na moją dyspozycję w przebiegu całego sezonu. Już jakby żadnego bólu nie mam teraz i mogę już swobodnie, normalnie trenować bez żadnego urazu i w nodze, i psychicznego, więc wszystko jest w porządku i z tego powodu jestem niezmiernie zadowolony, bo tak jak mówię, już za chwilę mecze ligowe i z niecierpliwością już czekam na spotkanie z Ruchem Chorzów, a także i z kibicami na stadionie. Rozmawiamy z trenerem na ten temat, jakby było najlepiej wprowadzać do zespołu mnie i rzeczywiście istnieje taka możliwość, że mogę jutro zagrać od początku. Tak jak mówię, to jest przeciwnik bardzo trudny, bardzo ciężki, chyba najtrudniejszy z wszystkich przeciwników, z którymi będziemy się spotykać lub spotykaliśmy się do tej pory i to będzie fajny sprawdzian, ale tak jak już wcześniej mówiłem, że te sparingi nigdy nie będą do końca tak wiarygodne i tak adekwatne do tego, jak będziemy się prezentować w lidze. Mam nadzieję, że po prostu to apogeum naszej formy będzie w lidze i będziemy zachwycać nie tylko siebie, ale także i kibiców.